Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Resident Evil 2 Remake Second Run Claire Redfield. Moi drodzy, ostatnio udało nam się uciec przed Mr. X-em i jednocześnie został on pokonany przez tutaj ojca Sherry, jak się później okazało. Również udało nam się spotkać jej matkę, tutaj już znajomą pani doktor. No i cóż, moi drodzy, myślę, że teraz możemy bez przeszkód ruszać dalej. Proszę bardzo. Mamy tutaj to, co mamy, tak? No, w sumie tragedii nie ma. Niestety, nie mamy tutaj nic do leczenia jako takiego. Mamy tylko jedną mieszankę. Nic specjalnego, aczkolwiek no może się przydać. Może się przydać, mamy na razie jedną. Myślę, że więcej brać na obecną chwilę nie trzeba, więc no dobra. Pora ruszać, tylko dokąd, ponieważ tutaj nie widzę jakby przejścia dalej. Mamy zapis i tu coś jeszcze mamy, tylko tu przejścia też żadnego nie widzę. Jednak jest, okej, dobra, mój błąd. Tutaj winda została rozwalona przez tą całą akcję właśnie z Mr. X-em i tutaj tyrantem. No dobra, więc zeskakujemy. Mamy zapis, więc możemy jako tako się poruszać sensownie. Zastanawiam się tylko, którą broń brać. Może na razie podstawowy niech będzie rewolwer, bo jednak trochę szkoda mi jest brać tutaj, można powiedzieć, pistoletu maszynowego, mimo że ma największą ilość amunicji. I mamy tutaj poziom w kanałach. No. Proszę bardzo, mamy od razu roślinkę. Fioletowa, nic specjalnego, mamy tego sporo. No, tutaj nie mamy jeszcze korbki, zresztą pamiętacie ją pewnie jeszcze z Leona. No dobra, więc ruszajmy dalej po prostu, ruszajmy dalej. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Jeżeli pamiętacie wersję Leona, to pewnie pamiętacie. Oho, fajnie. Proch, że tutaj były... Oho. Nie wiem, czy słyszycie, ale ja akurat słyszałem na słuchawkach. Bestie swego rodzaju. Dosyć, no, kłopotliwe. Więc może ja przygotuję już granatnik na wszelki wypadek. Bo podejrzewam, że może być problem. Choć z tego, co pamiętam, te bestie reagowały na ogień. Więc nasze pociski wybuchowe, tutaj zapalające, powinny zdać egzamin. I jak to będzie wyglądało? No, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Mam nadzieję, że pozytywnie, chociaż pocisków nie mamy aż tak dużo, jakbyśmy tego chcieli. Także trzeba będzie uważać pod tym kątem. Trzeba będzie uważać. Tak, kolejka liniowa, pamiętacie ją pewnie doskonale z właśnie przejścia Leonem w zasadzie, tak? Gdzie udaliśmy się tą kolejką do laboratorium Umbrelli. I tam w zasadzie rozegrał się finał historii, przynajmniej Leona. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Claire. Chociaż, o nie! Chociaż po części, kurde, po części wiemy, jak to wygląda. Kurczę, jest ich tu sporo. Miałem tutaj używać rewolweru, ale z racji tego, że jest ich aż czterech, to może być problem. No, dlatego jednego myślę, że możemy użyć rewolweru. Oni prawdopodobnie wstaną. No, jestem tego praktycznie pewien. O, tutaj... No właśnie, musiałbym sobie przypomnieć, moi drodzy, hasło do tej kłódki, bo myślę, że będzie podobne jak w przypadku Leona. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak właśnie będzie i ja ewentualnie sprawdzę sobie na następny materiał, który będzie w zasadzie niedługo. Czy coś tu jeszcze jest? No jest, mamy ten zamek tarczowy, więc no wszystkiego nie weźmiemy. Fajnie byłoby ich tu skasować już tak na amen, ale... Dobra, ten już nie wstanie, więc mamy, no, z trzech zombie zrobiło się dwóch, więc wydaje mi się, że to jest wielki progres. Tutaj, jeżeli pamiętamy, w wersji Leona stała Annette i tutaj Ade Wong, tutaj, która pomagała Leonowi, no, sprawiła, że miała troszeczkę problem, nie? Ale na razie dajmy sobie spokój. Oho! I mamy kasynkę. Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry! I was scared.
Those things were everywhere, and... You should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Dobra, mama. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Naprawdę, dobra mama, to trzeba przyznać. O, amunicja, świetnie, łączymy do rewolweru. Świetnie, mamy tu również zapis. Oczywiście zapisujemy standardowo. Na wszelki wielki, skoro jest taka możliwość. Tu coś jeszcze jest, więc mamy przede wszystkim tutaj wideo i ulotka firmy kanalizacyjnej. Pamiętamy, to były wtyczki w kształcie figur szachowych. Także ewentualnie, gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć opis, to proszę bardzo, zostawiam wam, żebyście mogli sobie przeczytać. Ja mniej więcej pamiętam, jak to wyglądało, z naciskiem na mniej więcej. Dobra, wiecie co? Tak, zostawię sobie proch i zostawię sobie tą roślinkę. W tej chwili totalnie nie będzie mi potrzebne. Ewentualnie mógłbym zrobić... Dwa razy wydajny proch daje nam amunicję do pistoletu maszynowego. Proch... Wydajny plus proch strzelniczy daje nam bodajże pociski kwasowe. Przydałyby się pociski wybuchowe, no ale ich jako tako nie mam. No i proszę, mamy tutaj otwieranie drzwi do sektora U. Właśnie. Znajdź wtyczki, no tutaj póki co nie ma co specjalnie kombinować, gdyż nie mamy wszystkich wtyczek, więc no teraz to nie ma totalnie sensu. Mamy za to mapę. Proszę bardzo, mapa kanałów. Proszę bardzo, jest... W zasadzie są takie same z tego, co widzę. Tylko przyszliśmy nieco z innej strony. Czy coś tu jeszcze jest? No jest, mamy tutaj te wtyczki. Ale jako tako nie ma tutaj nic więcej dla nas przydatnego. Przynajmniej na obecną chwilę. No dobra. Dokąd teraz zaprowadzimy naszą bohaterkę? Czy tutaj nie było gdzieś... Jest, dobra. Jest. Cyk. Mamy most, bo tutaj raczej wskoczyć nie chcemy. To by się prawdopodobnie skończyło zgonem naszej bohaterki i tyle by z tego było. Po prawej, z tego co pamiętam, będzie safe. Jest. I ten safe jest dość specyficzny, ponieważ na boku ma napisany kod. To akurat bardzo fajne. Bardzo fajne. Choć trzeba przyznać, że... Jeżeli tak byśmy olali całkowicie to, w sensie tak przebiegli, no to możemy tego nie zauważyć. 2 w lewo, 12 w prawo i 8 w lewo. 2 w lewo, 12 w prawo, 8 w lewo. 2 w lewo, 12 w prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 8 w lewo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proszę bardzo, nic skomplikowanego. I tutaj co my tu mamy? Mamy wzmocnioną rękojeść SLS-60. No do naszego podstawowego pistoletu my tego pistoletu nie mamy. Mogę sobie go ulepszyć, co prawda, a tylko w stanie, nie? Dobra, uciekam. Skubaniec, myślałem, że w stanie, a jednak nie. Specyficznie, dziwnie. No dobra, i teraz możemy stąd się udać do platformy kolejki. Tam też coś powinno być. Albo ruszyć w stronę tutaj kanałów, by zdobyć... Oho, czerwone roślinki. Wiecie co? Czerwoną roślinkę połączę z niebieską, czy w zasadzie fioletową. Dobra, co my tu mamy? Mamy narzędzie, świetnie. Narzędzie również się przyda. Oho. Notatka Leona. Claire, jeśli dotarłaś aż tutaj, już prawie udało ci się wydostać z miasta. Muszę się jeszcze czymś zająć, zanim do ciebie dołączę. Ale na wypadek, gdyby miało mi się nie udać, muszę ci coś przekazać. Za wszystkim stoi Umbrella. Powiadom o tym, kogo trzeba. Leon. Tak. Potrzebna nam jest ta bransoletka, o której była już mowa, no, podczas przejścia Leonem. Czy coś tutaj mamy? Mamy. Potwierdzenie doręczenia. Kod jest zapisany, a no właśnie, to akurat w przypadku kolejki.
Znaczy kolejki. W przypadku sejfu, ten kod właśnie na ścianie, ktoś zapomniał po prostu zmazać i tyle z tego było. Dobra, więc skoro tu już wzięliśmy wszystko, to możemy ruszyć już w stronę kanałów, by tam czesać wszystko, co się da. No, oczywiście na miarę naszych możliwości. Plus do tego fajnie byłoby, wiecie, tutaj oddać te wzmocnienie. Jest to nam totalnie... chociaż nie, zaraz. To są... Umożliwia strzelanie wzmocnionymi nabojami, czymkolwiek by one nie były. Ciekawe, czy to chodzi na przykład o naboje do tego. Tylko, no właśnie, czy my możemy być, czy będziemy mogli używać? Jeżeli tak, to byłoby fajnie. Jeżeli nie, no to jest problem. Dosyć poważny problem. Bo w zasadzie to ulepszenie nam się nie przyda. Dobra. Aha, wiedziałem, że to zaraz wyjdzie drugi. To byłoby zbyt piękne, gdyby byłby tylko jeden, nie? Dobra, przeładować, bo niestety przeładowanie w przypadku rewolwera, no, dosyć słaba sytuacja, bo strasznie długo to trwa. Więc akurat tu mieliśmy fajną sytuację, bo za bardzo nikt nas nie atakował, w sensie, owszem, są dwa zombiaki, możliwe nawet, że trzy. Ale... Kurde. Ale za bardzo są nieruchliwi. No teraz już troszeczkę mniej. O, zielone, świetnie. Bierzemy zielone, oczywiście łączymy z tym i mamy już dwie pełne mieszanki. Naprawdę piękna sprawa. I jeszcze przypominam, że mamy w trzecim... mamy trzecie w szafce naszej, to szafce, skrzyni. Dobra. Otwieramy. Przejście, czy też skrót. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My chyba już tu byliśmy. Mam takie wrażenie. Zaraz, to nadal będzie nam potrzebne. Okej. Okay. I tutaj... Co my tutaj mamy? Mamy to przejście. Jeżeli pamiętacie z przejścia Leona, to wiecie, że tutaj będzie naprawdę hardkorowo. W sensie, no grubo. Naprawdę grubo. Przy czym tak. Jest problem, bo kurczę, trzeba byłoby się cofnąć. Oho, klucz. Dobra. Cofnąć, wypadałoby się cofnąć do właśnie safe house'u po to, aby zostawić kilka rzeczy nam niepotrzebnych, jak na przykład wzmocniona rękojeść, totalnie nam niepotrzebna. Mieszankę ziół również możemy zostawić, też nam jest w tej chwili niepotrzebna i zwolnimy sobie dwa sloty, całkiem sporo, jak na residenta. Co tam mamy na górze? Na górze mamy zniszczone drzwi, no z tej strony się nie dostaniemy. Trzeba będzie z drugiej strony przejść, jeżeli pamiętacie. Także, no nic, będziemy musieli udać się dalej. W sensie może najpierw ja się cofnę do właśnie tego safe house'u po to, aby zostawić te przedmioty. No bo nie oszukujmy się, na obecną chwilę jesteśmy dosyć mocno ograniczeni. Ograniczeni, bo nie możemy nic wziąć. Potencjalnych lekarstw, potencjalnej amunicji. Chyba, że akurat amunicja będzie pasowała do naszego typu broni. A tak może być, ale nie musi. Więc może zrobię po prostu cięcie i tak będzie najlepiej. No i dobrze, moi drodzy, już jesteśmy na miejscu, także ruszamy sobie dalej. Przy czym ja sobie od razu ustawię granatnik, moi drodzy. Od razu ustawię granatnik, bo tu będą te stwory i one będą bały się ognia. Jestem tylko wręcz pewny. Mamy również leczenie. Fajna sprawa. Pytanie, czy to brać? Wydaje mi się, że tak. Aha. Embriony. Oho. Już słychać, moi drodzy, już słychać te przeklęte stwory. I chyba nawet widać. Oho, jest tutaj, Tylko ja może zrobię w ten sposób, że sprowokuję go, o właśnie, tym. Zobaczymy, czy się spali przeklęty. I... moi drodzy, i... i żyje bydle. Można się było tego spodziewać. Dobra, ostatnie.
Ajajajajaj, niedobrze. Dobra, oko pękło. No trochę trzeba władować w te bestie, ale no tragedii nie ma, szczerze mówiąc. Ogień troszeczkę pokiereszował naszego przeciwnika. Oho, jest i następny. Kolejne bydle. Dobra, przeładować. Niech płonie, przeklęty. Tylko czy pokaże oko? Mam nadzieję, że tak. Uwaga. I nie pokazał. Nie pokazał, o dziwo. O kurde. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jeszcze raz. Pokaż tą gębę. No teraz już powinien się spalić. Powinien, ale tego nie robi. A nie, chyba padł. Dobra. Uff. No tylko dwa pociski, nie? Na jednego bydlaka. Trochę sporo. Trochę sporo. Ekstra. Dobra. Amunicja do pistoletu maszynowego. Dodatkowo, czy coś tu jeszcze mamy? Nie, już wszystko wyczyszczone. Dobra, świetnie. Wiecie co? Ja może... No nie, serio, naprawdę? O nie. Kurde. Ja cię kręcę, zawahanie. No i mam za swoje. Dobra, i prosto oko. Co za cholera. Nie. Granatnik nie na tego. No nie. Serio? Jeszcze idzie? Dobra, serio, prosto w oko. Pięknie. Padł. Szczerze mówiąc, bestie aż tak trudne nie są, jak można było się spodziewać. Co nie zmienia faktu, że trochę nas pokieroszowały. Niestety. Z tego co pamiętam, to była broń dla Leona. Przy okazji, wiecie co? Kuszące, żeby to teraz użyć, ale chyba tego jeszcze nie zrobię. Póki co stan Claire może nie jest najlepszy, ale na pewno też nie jest taki tragiczny. Może tutaj... O, proszę bardzo. Serio? Naprawdę? Dobra. Nie jest aż taki tragiczny, no nie idealny nie jest, ale na pewno nie jest tragiczny. Więc zobaczymy, czy tutaj znajdziemy tu jakąś nową broń. W przypadku Leona... O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. O tym mówiłem. W przypadku Leona to był miotacz ognia. Ciekawe, co tu znajdziemy w przypadku... W przypadku... Claire. Zobaczcie, coś tam jest. Fajnie byłoby to zdobyć. Tylko teraz... Trzeba sprawdzić, jak się stąd... Kurczę, muszę sobie przypomnieć, jak to teraz szło. Dobrze by było, nie? Na pewno wystarczy użyć wszystkich dostępnych tutaj tych wtyczek. Nie są potrzebne nam żadne inne, w sensie te, które są przy drzwiach do sektora U. I spadnie. Uwaga. Ha, wiedziałem, że spadnie. Bydle jakie. Czy coś tutaj było? Mamy tutaj część elektroniczną. Czyli w zasadzie to wszystko. A, i mamy tu jeszcze fioletowe zioło. Doskonale. Tylko jest. Oho, dwóch. Serio, nie teraz? Dobra. Kurczę, amunicja dosłownie jak woda płynie. Dobra, ale mamy fioletowe zioło tutaj, więc wiecie co? A sobie użyję. Ale jeszcze nie teraz. Użyję, ale jeszcze nie teraz. Jak będę wracał przez te kanały, to wtedy użyję. No dobra, mamy jedną wtyczkę, którą możemy chyba użyć tutaj. Uwaga. I tak, daje nam to nową broń. Iskrownik. Ta broń strzela przewodami z metalowymi kolcami, które po trafieniu wroga rażą go prądem tak długo, jak masz podniesioną broń. To znaczy przytrzymujesz prawy przycisk myszy i skupiasz się na celu. Jednak jeśli użyjesz zbyt dużej mocy, nastąpi wyładowanie, a przewody pękną. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli przeholuję, tak?
No dobra. Mam nadzieję, że nie przeholuję, chociaż na niektórych wrogach będzie ciężko. Będzie ciężko. W sumie mamy tutaj dwa obiekty doświadczalne. Więc aż się prosi, nie? Na przykład tak. Dobra. O, no szczerze mówiąc, szału nie ma. Maksymalne, ale to znaczy jak maksymalnie faktycznie damy. No dobra. Szczerze mówiąc, szału nie ma. Dobra, wiecie co, ja się uzdrowię, bo będzie jedno miejsce nam potrzebne. Ja się na tym użyję. I padł. No i dobra. Elegancko. O to chodziło. I teraz, aby stąd wyjść. Jednocześnie zabierając wszystkie tutaj te części elektryczne, nie? Zaraz, nie, tu potrzebna jest królowa. Więc to zabieramy, a damy królową. Dobra. Teraz tutaj dajemy sobie króla. Dobra, stamtąd zabierzemy królową. Doskonale i zabierzemy stąd króla. No i elegancko. Więc mamy to, co mieliśmy mieć. Potrzebne nam te dwa przyciski, znaczy przyciski, te części elektryczne. I możemy ruszać już w stronę drzwi do sektora U. Przy czym część mamy jeszcze nieodkrytych, na przykład winda do warsztatu. Tu mamy gniazdo dźwigni T, które zresztą mamy, więc może tam sobie nawet skoczymy. Jeżeli nie w tym odcinku, bo już niestety powoli kończy nam się czas, no to na pewno ruszymy w następnym. Bo pamiętam, że w poprzednim przejściu właśnie Leonem, no tutaj był taki fragment, że sam odkrywałem, bo zostały dosłownie jakieś ostatnie pierdoły, a nie chciałam zostawiać tutaj niczego. Dobra, tutaj przede wszystkim fajnie nam się przejście wyczyściło. Wszystko tutaj zebraliśmy, plus jeszcze pozbyliśmy się tych bestii. Tylko czy ja dobrze idę? Chyba nie. Dobrze udało się ich zabić. Jeszcze. Naszą tutaj bronią, no w sumie najlepszą, jaką Claire ma, czyli granatnikiem, tak? Plus jeszcze bronią, to czy pistoletem maszynowym. To akurat było bardzo dobre. Oho. Nie no, zombiaka to sobie odpuścimy tam. Nie ma sensu. A jednak, o nie. Jednak coś tam jeszcze zostało. Jeszcze jakieś bydle zostało, niestety. Dobra. Tego porazimy. Skubańca. Pięknie. Niech się pojawi bydle. Nie chcę strzelać na ślepo. Przy okazji pięknie się spalił. I uwaga. I trzymamy. Trzymamy maksymalnie ile się da. Voilà, moi drodzy. Całkiem dobra broń, ale raczej na pojedynczych wrogów. Raczej na pojedynczych wrogów, kiedy mamy do czynienia z tłumem, znaczy z tłumem, no ogólnie z grupą wrogów, to lepiej chyba wykorzystać granatnik, moi drodzy, bo zresztą skończyła nam się amunicja do tego, wywaliłem wszystko. Może to nie był zbyt dobry pomysł, więc wiecie co, ja zrobię to w ten sposób, że tą broń zostawię. No skoro i tak nie mamy amunicji, to nie ma sensu. Co za bydle! Ja cię kręcę. No zawał po prostu. Przeklęte zombiaki. Troszeczkę pokiereszyjemy cię, żebyś już nie mógł wstać. Dobra, chyba wystarczy. Chyba wystarczy. Skubaniec wstał, wiedziałem, że wstanie. Byłem o tym praktycznie przekonany. Dobra, wiecie co? Wracamy do safe house'u i tam sobie zaczniemy już jakby dalszy materiał. Chociaż może jeszcze, no nie wiem. Nie, myślę, że na tym możemy zakończyć. Materiał może niezbyt długi, ale też troszeczkę intensywny, bo udało nam się wybić naprawdę mnóstwo wrogów. Plus zdobyć odpowiednie nam przedmioty.
przy okazji schowam. No i mamy też nową broń, aczkolwiek no tragedii nie ma. Znaczy sensacji z tą bronią nie ma, o w ten sposób powiem. No i mamy jeszcze klucz z etykietą. I wiecie co, w przerwie jeszcze między nagraniami ja tutaj sobie ulepszyłem ten pistolet. Ten podstawowy, proszę bardzo, on teraz wygląda w ten sposób i faktycznie mamy jakąś wzmocnioną amunicję. Mamy również standardową amunicję i mamy właśnie wzmocnioną, tylko ja nie wiem na jakiej zasadzie działa ta wzmocniona, skąd ona się wzięła, nie pytajcie. Fakt faktem, mamy tutaj 9 sztuk amunicji, w rewolwerze nie mamy nic. Więc no można powiedzieć, że kalkulacja jest bardzo prosta. Dobrze moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam oczywiście do następnego materiału, który pojawi się za 2 godziny o godzinie 20. Także do usłyszenia już niebawem moi drodzy.